Jesteśmy w elektrociepłowni Megatem EC w pięknym mieście Lublin i dzisiaj mieliśmy okazję przeprowadzić kolejne szkolenie z serii warsztatów z dokumentowania pochodzenia biomasy dla nowego koncesjonariusza, który od 2023 roku będzie spalał biomasę w tak zwanym zielonym bloku i w związku z tym będzie musiał wypełniać obowiązki właśnie koncesjonariusza, który spala i wytwarza energię elektryczną z biomasy na cele energetyczne. W związku z tym odbyły się dzisiaj warsztaty, które miały uświadomić uczestnikom, jakie są obowiązki przyszłego koncesjonariusza i jakie będą kryteria kwalifikacji dostawców, a najczęściej zadawane pytania natury praktycznej, dotyczyły właśnie zasad dokumentowania, określania wzorów dokumentów, które mam nadzieję udało nam się wyjaśnić i wszelkie wątpliwości rozwiać. Myślę, że przed Megatem EC czeka dużo pracy, natomiast przyniesie ona korzystne efekty w postaci właśnie kolejnej dawki energii elektrycznej, która wytwarzana będzie z odnawialnych źródeł energii.